W tym odcinku pokażę wam jak dodać produkty deweloperskie, czyli jak zarabiać robuxy w waszej grze w Roblox. Jak widzicie mamy tutaj hajsik, mamy plusika, klikamy plusika, wyskakuje nam dobrze znane okienko, w którym możemy wydać robuxy na coś w naszej grze. Dostajemy hajsik, a wy zarabiacie robuxy jako twórca gier, więc zapraszam do oglądania, żeby nauczyć się jak to zrobić. Tak więc jesteśmy już w Roblox Studio, no i przyszła pora na oskryptowanie tych produktów deweloperskich. Jednak podkreślę jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, zostaw lajka, suba, komentarz, będę bardzo wdzięczny. Druga. Dzisiaj w filmiku porozmawiamy o produktach deweloperskich, czyli tych rzeczach, które można kupować wielokrotnie, tak? My będziemy mogli kupić na przykład pieniądze 100 razy i za każdym razem płacić robuxy, lub będziemy mogli kupować w ten sposób jakieś itemy, pety i tak dalej Natomiast jeżeli chodzi o game pasy, czyli coś takiego, co się kupuje raz, bo na przykład odblokowujemy turbospida na naszy, w naszej grze albo dostajemy VIPa do żywotnio, no to tutaj nie używamy produktów deweloperskich, tylko właśnie game pasy, o których nagrałem kiedyś inny odcinek link w opisie. Tak więc Przejdźmy do rzeczy i zróbmy te produkty deweloperskie. Pierwszą rzeczą, w momencie, gdy chcemy stworzyć produkt deweloperski, czyli coś, co można kupować, no to musimy wejść na create.roblox.com, w naszą grę, która oczywiście jest opublikowana, a następnie dodać produkt deweloperski. Więc taki teraz dodam. No i tutaj możemy wgrać jakiś obrazek. Ja ogram jakiś zwykły, pobrany z internetu. Następnie musimy dodać nazwę. Możemy dodać opis, no i cenę w Robuxach. Ja przykładowo dodam, że będzie 1000 monet kosztowało 10 Robuxów i dodaję produkt deweloperski. Teraz, gdy ten produkt jest dodany, najważniejsze jest jego ID czyli te cyferki tutaj na dole, ponieważ po tym ID będziemy rozpoznawać nasz produkt w grze. Ja sobie to skopiuję. Jesteśmy z powrotem w naszej grze. Tak więc, pierw dodamy do naszego przycisku możliwość kupowania tych Robuxów, czyli kupowania tego Game Passa. Znajdę nasz przycisk, który nazywa się aktualnie TextButton. Ja nazwę go DevProtButton, żebyśmy wiedzieli, że on jest od kupowania produktów deweloperskich i dodam mu dedykowany skrypt lokalny. Na górze dodam komentarz z ID mojego produktu, żeby on mi nie zginął. I zacznę pisać kod. Generalnie, żeby kupić produkt, będę potrzebował mojego gracza i będę potrzebował marketplace service. Tak więc na górze zdefiniuję zmienne, które będą mnie przytrzymywać. Pierwszą jest gracz. Jako, że jesteśmy w skrypcie lokalnym, to możemy wejść w game.players.local player. Następnie dodamy sobie marketplace service i to będzie game Marketplace. Serwis. No, i gdy mamy te rzeczy dodane, no to teraz musimy wejść w nasz przycisk i w momencie kliknięcia na niego otworzyć po prostu kupowanie za Robuxy. Tak więc naszym przyciskiem jest script.parent i teraz bierzemy wydarzenie, jakim jest mouse button. Jeden klik, czyli po prostu kliknięcie lewym przyciskiem i do niego podłączamy funkcję. O, proszę, i co w funkcji zrobimy? Weźmiemy nasz Marketplace Service i użyjemy Prompt Product Purchase. Pierwszym argumentem, jak widzicie, jest gracz, drugim jest Product ID. Tak więc, naszym graczem jest PLR, czyli ten pobrany tutaj, a naszym Product ID jest ID produktu. I cała metoda jest już gotowa. Teraz, gdy odpalę sobie gierkę, kliknę na plusa, pojawi mi się opcja kupowania itemka za robuxy. Tak więc super. Teraz tylko musimy obsłużyć zakup tego produktu, tak, żeby w momencie gdy go kupimy, żeby gracz faktycznie dostał pieniądze. W tym celu musimy już stworzyć skrypt nielokalny, ale skrypt zwykły. Jak widzicie. Pośrednikiem między skryptem lokalnym a zwykłym skryptem będzie Marketplace Service. On robi wszystko za nas, no ale wiadomo, kliknięcie przycisku jest lokalne, natomiast już danie hajsu musi zadzieć się na serwerze. Więc tutaj dodam skrypt, który nazwę developer, developer Product Purchase Handler. Wy możecie nazwać to jak chcecie u siebie. I co ja będę w tym skrypcie robił? Oczywiście, będę potrzebował Marketplace Service, żeby nasłuchiwać na zakup produktu. Dodatkowo, będę potrzebował graczy, żeby pobrać gracza, któremu mamy dać pieniądze. Tak więc, stworzę pierwszą zmienną lokalną, do której dam serwis graczy i będzie to game get service Players. No i stworzę drugą zmienną lokalną, do której dodam Marketplace Service. I tak samo jak wcześniej będzie to game get service marketplace service. I teraz muszę wziąć mój marketplace service i do proces receipt czyli do jego callbacku, który wywołuje się w momencie zakupu, muszę przypisać moją funkcję. Ponieważ to jest właściwość i gdy do niej wrzucę moją funkcję, to ta funkcja będzie się właśnie wykonała w momencie, gdy gracz zakupi jakiś produkt. Więc przypiszę tutaj funkcję, i ta funkcja przyjmuje informacje o zakupie, i co w tej funkcji zrobię? Jak już widzicie, ładnie mi tutaj sztuczna inteligencja podpowiada, co muszę zrobić, i robi to całkiem nieźle. Po pierwsze, chcę pobrać gracza, czyli z mojego serwisu Players, chcę wywołać funkcję GetPlayerByUserID, czyli funkcję, która po podaniu ID użytkownika. Poda mi obiekt gracza. I skąd ja wezmę informację o ID użytkownika? Ano z tego obiektu, co tutaj do mnie przychodzi, czyli z tego info, mogę wyciągnąć player ID. I już tutaj mamy ID gracza, tylko może się okazać, że ono przez jakiś błąd przyjdzie nulem. Więc dodam if not player, then i co zrobimy w momencie, gdy nie mamy gracza. Będziemy chcieli, żeby moja funkcja zwróciła informację o tym, że nie przeprocesowaliśmy płatności, czyli że nie daliśmy użytkownikowi tego produktu. Żeby to zrobić, muszę użyć słowa kluczowego return, które zwraca z mojej funkcji jakąś wartość i przerywa jej wykonanie. Nie pójdziemy dalej. I teraz zrobię sobie enum.product purchase decision, i tutaj dam not perceived yet, czyli nie przeprocesowane. Jeszcze. Ale jeżeli mój gracz nie będzie Nilem, czyli tutaj faktycznie znajdziemy gracza, no to chcemy temu graczowi dać pieniądze. Ale pierwszą rzeczą jest to, iż będziemy musieli zobaczyć, czy na pewno ID produktu się zgadza. I jak to zrobię? A mianowicie wezmę moje info, czyli to, co nam wrzuci ta funkcja. Następnie z niego wyciągnę product ID, czyli ID produktu, który kupiliśmy i sprawdzimy, czy te ID produktu jest takie samo jak ID z skryptu lokalnego, czyli czy to jest ID kupowania tych monet, tego tysiąca monet. I jeżeli to jest to, to my byśmy chcieli wziąć mojego gracza i dać mu pieniądze. Jeżeli wy dodacie na przykład Tutaj, game pass na pety, game pass na jakieś itemki, na cokolwiek, na wyrzucanie graczy z serwera. No to tutaj musicie dodawać w ten sposób kolejne produkty. Czyli tutaj ja dam dodawanie pieniędzy, ale jakbym miał dwa produkty, to bym zrobił else if info.productid równa się jakiś inny id, i tutaj dałbym coś innego. Natomiast u nas będą to pieniądze. I gdzie my mamy pieniądze? No, pieniądze to są po prostu w graczu. Mamy lider stacji, któremu dodajemy, więc będziemy musieli wejść w jego lider stacji, następnie wejść w money i zwiększyć wartość pieniędzy. Więc ja wezmę naszego gracza w jego lider stacji, następnie w jego money i zwiększę je o 1000. I na koniec będę musiał zwrócić informację, że produkt został przyznany, czyli daję tutaj Purchase Granted, czyli wykonany. Akcja końca, gracz dostał to, co powinien, więc dobrze, że nam zapłacił Robuxy. Natomiast w przypadku, gdy poszedł tutaj jakiś inny ID, którego nie obsługujemy, no to też daje informację, że tego produktu mu nie daliśmy. Więc jak działa nasz skrypt? Odpala się, pobieramy gracza. Jak nie znajdziemy gracza, to zwracamy info, że nie daliśmy tego produktu. Ale jeśli znajdziemy gracza, to sprawdzamy, czy Produkt ID jest poprawny. Jeżeli jest poprawny, zwiększamy kasę i wychodzimy, zaznaczając, że produkt został przyznany. Ale jeśli tutaj to nie będzie spełnione, to idziemy niżej, no i zwracamy informację, że nie zostało to przyznane. Tak więc funkcja powinna działać poprawnie. Ale jeszcze zanim to sprawdzimy, no to tutaj muszę pobrać value, tak? No bo ja chcę zwiększyć wartość moich pieniędzy, bo to jest int value tutaj. Czyli żeby pobrać ich wartość, to muszę wziąć value i je zwiększyć. Tak więc teraz możemy przetestować. Daję plusa, pokazuje mi się 10 i Robux, robuxów, zakupiłem, pieniądze się zwiększyły. Jeszcze raz mogę kupić, bo to jest developer product. I uwaga, mam 105 tysięcy. I teraz mogę te produkty kupować i zarabiać robuxy w mojej grze, dzięki czemu moja gra może faktycznie zarabiać. Jeżeli chcecie, żeby Wam się te pieniądze zapisywały, a nie jesteście w naszej serii od początku, u nas wszystko się zapisuje, no to zapraszam Was do serii e, tworzenia symulatora. Natomiast, jeżeli wy byście chcieli tych produktów deweloperskich więcej, bo tak zazwyczaj w grach jest, że jest więcej tych wariantów pieniężnych, a nie tylko jeden, to musicie dodać tych produktów deweloperskich więcej. W momencie kliknięcia plusa dodać jakieś menu, które się otwiera. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić te menu, to też zapraszam Was do mojego odcinka o tym, jak stworzyć. Menu w Roblox Studio i do każdego przycisku dodać taki skrypt tylko zmieniając ID lub zrobić ładny skrypt modułowy. A tutaj, no, tak jak sprawdzamy product ID, to byśmy musieli dodać else ifa, który sprawdza jakiś inny ID i daje inną wartość pieniędzy. Natomiast ja na potrzeby poradnikowe, tak żeby Odcinek nie był za długi, żebyście zrozumieli, jak to działa. Zrobiłem po prostu przykład z jednym produktem po naciśnięciu plusa. Tak więc, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!